Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Dobry wieczór. Marek Lyson pierwszy. Witam bardzo serdecznie. Prawda futbolu 2019 rok się zaczął. Rozpoczynamy też z przytupem, rozpoczynamy po prostu dyskutując o futbolu, o tym, co się dzieje w futbolu. Ta sprawa Wisły Kraków jest niesamowicie jakby smutna, dziwna, dyskutowana, analizowana. O tej Wiśle będziemy dyskutować, ale ja bym chciał dzisiaj podyskutować o Wiśle w kontekście jednego piłkarza, Jakuba Błaszczykowskiego. Jakub Błaszczykowski to jest jeden z ważniejszych piłkarzy reprezentacji Polski. No, ostatniej dekady, nie chcę powiedzieć, że najważniejszy, wiecie jak to jest, Polska to jest drużyna, Polska dawaj to było hasło dla całej ekipy, która pojechała do Rosji na mundial, natomiast tam nie wyszło to tak jak miało wyjść. Nie ma selekcjonera Adama Nawałki, zrezygnował choćby z reprezentacji Łukasz Piszczek, natomiast nie zrezygnował Kuba Błaszczykowski. Dziś muszę wam powiedzieć, że Piszczek, który jest znowu w fantastycznej formie, trzecia młodość Łukasza Piszczka, jest troszeczkę w cieniu mimo wszystko Kuby Błaszczykowskiego. Przez reprezentację, reprezentacja daje piłkarzowi inny wymiar. Reprezentacja powoduje, że piłkarz znowuż jest dyskutowany wśród milionów. Nie jest dyskutowany wśród kilkudziesięciu tysięcy, czy setek tysięcy ludzi, którzy żyją na co dzień, czy Bundesligą, czy Serie A, czy Premier League, a po prostu dyskutują o tym wszyscy, bez względu na to, jaką ligą żyją, włącznie z tymi, którzy żyją ekstraklasą. Ja dzisiaj jestem w takiej sytuacji, że chciałbym na spokojnie do meczu Jana Bednarka podyskutować o Kubie Błaszczykowskim, też z moim przyjacielem z Niemiec, Pawłem Rybakiem. To jest świetny operator, który żyje na co dzień w Dortmundzie. Kibicuje Borussii Dortmund od lat. Paweł interesuje się Borussią, nie wiem, trzeba by go zapytać, zaraz go zapytam na antenie, ile kibicuje, i myślę, że dla niego przyjście, dla człowieka z Polski, który wyjechał, wiecie jak to się kiedyś wyjeżdżało, wyjeżdżało się jakby w imię wolności, wybierało się wolność, tak, zabrakło mi tego słowa, wybrał wolność kiedyś w dawnych czasach PRL-u, zrobił tam zawodową karierę, no i mieszkając w Dortmundzie, pracując często dla mediów niemieckich, ale także polskich, był bardzo blisko tego klubu. Dla niego było niezwykłym wydarzeniem towarzyszenie Kubie Błaszczykowskiemu przez lata. Tak samo jak później, gdy pojawił się Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski. Dla Pawła Rybaka ta cała trójka naszych w Dortmundzie miała jakby niezwykły wymiar. W różnych aspektach wymiar, prawda? Niewątpliwie sentymentalnym, ale też później dumy. I właśnie, słuchajcie, Paweł Rybak z Dortmundu, zaraz, żebym trafił tutaj do kamery, dzwoni. Jesteśmy na antenie. Pawle, witam Cię bardzo serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy już na antenie, Pawle. Ja Cię tu przedstawiam właśnie jako człowieka, który kiedyś wybrał wolność. Tak to było wtedy. Tak to było wtedy. I mówię, że dla Ciebie jakby pojawienie się w Dortmundzie, dla człowieka z Polski, żyjącego od lat w Dortmundzie, pojawienie się Kuby Błaszczykowskiego, no to pewnie było niezwykłe wydarzenie, prawda? W klubie, który no, ukochałeś sobie tak naprawdę. Zgadza się. Oczywiście jest w tym sporo prawdy, aczkolwiek przedsmakiem Kuby był Ebi Smolarek, który przyszedł troszeczkę wcześniej przed Kubą do Dortmundu i ich drogi się właściwie spotkały tak krótko w Dortmundzie. Fakt jest faktem, że Kuba zdecydowanie
i no, jest to postać, po prostu jest to postać, która zostanie na długo zapamiętana wśród, nie tylko wśród kibiców, ale po prostu wśród dziennikarzy, bo był to absolutny profesjonalista. No właśnie, ja muszę ci powiedzieć, że razem zrobiliśmy film Polonia Dortmund, gdzie mieliśmy okazję też dzięki twoim kontaktom odpytać chyba z 8 piłkarzy Dortmundu poza Polakami. Rozmawialiśmy z prezydentem klubu, rozmawialiśmy z trenerem. Był to niesamowity materiał. Gdzieś ten dokument Polonia Dortmund oddawał tamten czas, że nagle trio Polaków jakby spowodowało, że Borussia Dortmund walczyła o mistrzostwo Niemiec w jednym sezonie, w drugim, w trzecim sezonie doszła aż do finału Ligi Mistrzów. No to są absolutnie niebanalne kariery współczesnych polskich piłkarzy z Kubą Błaszczykowskim, prawda? Halo, halo? Coś przerwało na chwilę, ale chyba już jesteśmy. Tak, jesteśmy. Coś nam przerywa, zaraz... Teraz się słyszę. Dobra. Pawle, komunikacyjnie mamy problem, ale nie, jest już dobrze. Słuchaj, przypomnij tamten czas, tych mistrzostw Niemiec dla Borussii Dortmund. No był to nieprawdopodobny czas. To się w ogóle zaczęła ta wspaniała era. Właściwie w momencie, kiedy przyszedł Jürgen Klopp jako trener do Dortmundu. I właściwie od początku, jak od pierwszego sezonu, jak przyszedł Klopp i zapowiedział, że on nie gwarantuje, że Borussia zdobędzie mistrzostwo czy jakikolwiek tytuł. On gwarantuje tylko tak zwane Vollgasveranstaltung, czyli przedstawienie na pełnym gazie. I to się sprawdziło. Mhm. Oczywiście po to, żeby coś takiego móc zrobić, potrzebował odpowiedni materiał do tego. I tak to się stało, że akurat ta trójka Polaków, która co prawda trójka zaczęła grać od sezonu 2010-2011. Pierwszym był Kuba, który od początku kariery, kiedy Klopp przyszedł do Dortmundu, był już w tym zespole. I można powiedzieć, to Klopp wielokrotnie powtarzał, że Kuba był jego człowiekiem. Oni się po prostu znakomicie rozumieli, oni nadawali, jak to się potocznie mówi, na tej samej fali. I Kuba był właściwie, no, można powiedzieć, taką prawą ręką Kloppa na boisku. Mhm, jasne. Oczywiście potem w momencie, kiedy doszedł Robert Lewandowski, kiedy doszedł Piszczek, aczkolwiek z Łukaszem to była też taka historia, że na dobrą sprawę wielu specjalistów od piłki nożnej, komentatorów, dziennikarzy zastanawiało się, co Dortmund właściwie chce z tym Piszczkiem zrobić, bo właściwie nazwisko było kompletnie nieznane w niemieckiej piłce, bo grając w Hercie właściwie nie wyróżniał się niczym specjalnym, a tutaj nagle do Borussii. Nagle się okazało, że Łukasz z Kubą fantastycznie współpracują na tej prawej stronie. Fenomenalnie wręcz. Do tego wszystkiego Robert, który wykańczał ich akcje. No i tak to się stało, że stosunkowo szybko było pierwsze mistrzostwo Niemiec. Jasne. Ja tak mam tutaj obrazki akurat z Celebry w Berlinie. Pokażę taki album i z prezydentem Niemiec Kuba Błaszczykowski w koszulce Borussii Dortmund, ale z polską flagą. No, to było absolutne trio, które też jakby nadało troszeczkę inny wymiar relacjom polsko-niemieckim, prawda? Okazało się, że Polacy, no w Polsce jest gdzieś problem Niemców, a w Niemczech jest czasami problem Polaków, prawda? Ale gdzieś takie historie ludzkie, one zmieniają ten wymiar kontaktów, postrzegania być może nawet całej nacji. Nie wiem, jak ty odbierasz takie zdanie. No, na pewno nie każdy polski piłkarz pozwoliłby sobie na to, żeby w momencie, kiedy zdobywają czy mistrzostwo, czy tak jak tutaj na tym zdjęciu, to chyba był Puchar Niemiec w Berlinie, tak. Żeby po prostu podkreślić tą swoją przynależność do kraju, ten swój patriotyzm. Fakt jest faktem, że po prostu Kuba jest człowiekiem otwartym i Kuba po prostu nie wstydzi się pokazać to, co leży mu na sercu i za to jest.
jest ceniony Kuba w Niemczech. Jasne. Do tej pory, pomimo tego, że w tej chwili coraz mniej na boisku występuje, ale nazwisko Kuby Błaszczykowskiego jest wielokrotnie powtarzane wśród dziennikarzy, na przykład tutaj w Dortmundzie, to właściwie zawsze pada ten wspaniały czas, kiedy Kuba był tutaj w Borussii Dortmund. Wtedy rozmawiając na potrzeby tego filmu Polonia Dortmund, który wspólnie jakby przygotowaliśmy dla Polsatu Sport, pamiętam rozmowę z trenerem Kloppem i on mówi tak, no Kuba, fantastyczny chłopak, ale musiałem go pewnych rzeczy nauczyć i zaczyna tłumaczyć, wiecie, Kuba Błaszczykowski to był jak Forrest Gump, ciągle bieg, ale biegał tam po tej linii, do tej końcowej linii i mówi, w pewnym momencie zderzał się z tym piszkiem i tłumaczę mu, jak będziesz biegał mi tylko po tej linii, do końcowej linii, obok tej linii, to będziesz się tutaj, będziesz musiał przeskakiwać tego piszka, ty musisz wchodzić w pole karne, ty musisz szukać wykończenia akcji, ty musisz szukać dogrania. I można powiedzieć, że Klopp nadał taki rys Kubie Błaszczykowskiemu, który też zaprocentował w kontekście reprezentacji, że on stał się piłkarzem po pierwsze dogrywającym piłki innym, a po drugie bramkostrzelnym, prawda, że to Klopp tę jakby nową jakość nadał poczynaniom Kuby Błaszczykowskiego. Tu się zgadzam absolutnie z tobą i to jest faktem, że po prostu Klopp potrafi z zawodników wyciągnąć po prostu absolutne możliwości. Może po prostu zrobić z zawodnika przeciętnego, aczkolwiek nie chciałbym tutaj mówić o Kubie w tym momencie, ale z przeciętnego zawodnika zrobić naprawdę wspaniałego piłkarza. I to są przykłady, w Dortmundzie można kilka takich przykładów podać. Można tak samo w tej chwili oglądając Liverpool, no widać, jakie postępy drużyna robi pod jego batutą. Mhm, jasne. A powiedz mi, czy ta historia Kuby w Dortmundzie, ona musiała się tak skończyć, że tak naprawdę został wypchnięty z klubu, najpierw na to wypożyczenie do Florencji, a później sprzedane do Wolfsburga? Więc to jest moim skromnym zdaniem, uważam, że tutaj zrobiono największy błąd, jaki mogli zrobić, pozbywając się Kuby. Z kilku powodów. To, że Kuba po tej ciężkiej kontuzji więzadła krzyżowego nie doszedł już w zasadzie do tej formy sprzed kontuzji. To jest fakt. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o charakter, to po prostu nagle drużyna przestała mieć charakter. I to było związane z tym, że Klopp odszedł, przyszedł na jego miejsce Tuchel. Tuchel, który no jest też taką postacią bardzo kontrowersyjną i Tuchel chciał się po prostu pozbyć wszystkich tych piłkarzy, którzy byli ulubieńcami i którzy grali pierwsze skrzypce u Kloppa. Mhm. Pierwsze skrzypce w szatni przede wszystkim. Jasne. Tutaj wymienię trzy nazwiska. To jest Kuba, to jest Kevin Großkreutz i to jest Neven Subotic. Te trzy osoby, ci trzej piłkarze mieli najwięcej do powiedzenia w drużynie i można powiedzieć, oni rządzili szatnią i dzięki temu, że pozbyto się tych trzech zawodników, drużyna straciła zupełnie charakter. Już właściwie w momencie, kiedy Kuba odszedł, ja powiedziałem, że w tej chwili nie ma w drużynie piłkarza, który mógłby być kapitanem drużyny. Bo po prostu nie ma kogoś, kto walnie pięścią w stół i drużyna go słucha. I tak to było, że po prostu drużyna po odejściu Kuby, po odejściu Großkreutza, po odejściu Subotica, aczkolwiek Subotic odszedł rok później, ale on się w ogóle nie liczył w drużynie, w ogóle nie grał i przestał być po prostu na dobrą sprawę zawodnikiem. To drużyna straciła absolutnie charakter, straciła to, czym zachwycała za czasów Kloppa po prostu niemiecką Bundesligę. Jasne.
Pytacie tutaj na czacie, z kim rozmawiam. Rozmawiam z moim przyjacielem Pawłem Rybakiem, to jest operator, ale też dziennikarz, też pasjonat futbolu z Dortmundu, który świetnie zna Borussię Dortmund. Towarzyszył Kubie Błaszczykowskiemu, Ebiemu Smolarkowi, Łukaszowi Piszkowi, Robertowi Lewandowskiemu. Komu ty zresztą nie towarzyszyłeś tej Bundeslidze, bo przecież jeździłeś po innych klubach. Każdy praktycznie polski piłkarz, który grał w Bundeslidze, cię interesował. Natomiast takie mam wrażenie, nie pierwszy raz z tobą rozmawiając o Kubie, że Kuba cię zafascynował, chociaż też wiem, że miałeś z nim jakąś tam spinkę. W życiu tak czasami jest, że z kimś się człowiek zepnie, a później mimo wszystko i tak go bardzo ceni. Wiesz, pomijając tą krótką, mało sympatyczną historię, która na początku pobytu Kuby tutaj nastąpiła między nami, uważam, że po prostu obydwoje szanowaliśmy siebie. Ja wielokrotnie pisząc czy jakieś materiały, czy to robiąc materiały dla was, dla Polsatu, czy później będąc w Deutsche Fußballliga, czyli na oficjalnej stronie Bundesligi niemieckiej w języku polskim, kiedykolwiek chciałem z Kubą porozmawiać. Nawet w takich sytuacjach, wiesz sam doskonale, jak to jest na przykład po przegranych meczach, czy nie ma się ochoty porozmawiać, Kuba zawsze przystanął, zawsze na te dwa czy trzy pytania odpowiedział i to po prostu, wiesz, ja cenię charaktery. Uważam, że Kuba ma fantastyczny charakter i to po prostu no, spowodowało, że Kuba tak jak powiedzmy, wiesz, no, tych piłkarzy polskich jednak przewinęło się przez tą Bundesligę od czasu, kiedy ja towarzyszę, a towarzyszę od 30 lat, to po prostu Kuba pozostanie tym jednym, który, no, którego rzeczywiście, który sobie zaskarbił u mnie największy szacunek. Jasne. A powiedz mi, idzie do Wolfsburga, ja tak spojrzałem jeszcze w liczby, i jeszcze w tym pierwszym sezonie gra stosunkowo dużo, bo zagrał w Bundeslidze 28 meczów. W tym kolejnym sezonie już przedmundialowym gra bardzo mało, gra 11 meczów licząc baraże, ale to też są często mecze z ławki, gdzieś tam końcówki. Natomiast w tym sezonie to on praktycznie w drużynie Bruno Labbadii tylko wegetuje. Ja proszę o wypowiedź Bruno Labbadii przez dziennikarza Kickera Tomasa Hite, który zajmuje się na co dzień Wolfsburgiem. I rzeczywiście muszę ci powiedzieć, że Bruno Labbadia też mówi, że ma niesamowity zgryz z Kubą Błaszczykowskim, bo mimo tej trudnej sytuacji, tej konkurencji, która panuje w kadrze Wolfsburga, to ten chłopak się absolutnie nie poddaje, zaciska zęby, ciężko pracuje i jakby jest wzorem profesjonalisty. On chyba użył takich słów, które też już z swoich ust tutaj padły w trakcie tej rozmowy. Myślę, że to też no, Niemcy przez takie postacie jak Kuba Błaszczykowski nabierają szacunku do nas, że u nas no, my też możemy być wzorem profesjonalizmu. Tu się zgadzam z tobą, zgadzam się tak samo z tym, co powiedział Bruno Labbadia. Ja rozmawiałem z Kubą mniej więcej jakieś no, 2 miesiące temu. Nie chciałbym w tej chwili skłamać dokładnie, kiedy to było, ale tak plus minus 2 miesiące temu. I to było w sytuacji, kiedy Kuba nie wychodził w pierwszej jedenastce, był w kadrze na ten mecz, bo to było krótko przed meczem i pozwolił sobie na, można powiedzieć, podkreślam, przed meczem. Porozmawialiśmy, no dobre, no, nie wiem, z pół godziny. Po prostu była to taka prywatna rozmowa, to nie był żaden wywiad, to była po prostu prywatna rozmowa. Nie będę wdawał się w szczegóły, o czym rozmawialiśmy. Znaczy, dotyczyło to oczywiście wszystko piłki nożnej, jego sytuacji, dlatego nie bardzo mogę tutaj wszystko opowiedzieć, bo tak jak powtarzam, była to prywatna nasza rozmowa. W każdym razie Kuba mi powiedział, że nawet to, że nie gra, to on już nie ma tej takiej strasznej presji. On już właściwie zdobył wszystko, co było możliwe w tym momencie i wydaje mi się, że po prostu w tej chwili to już jest taki
no, zdawał sobie sprawę, że jego kariera powolutku, powolutku się kończy, mając 33 lata. Ileż można jeszcze pograć? Mhm. 2-3 lata mhm. Na takim wysokim poziomie, no chyba, że jest się takim fenomenem jak Pizarro, który ma 40 lat i gra, ale to są wyjątki. A nie masz wrażenia, bo sam o tym też powiedziałeś w trakcie tej naszej rozmowy już, że po kontuzji Kuba on się zbierał czasami w sobie i pomagał reprezentacji Polski. Na pewno pomógł w szczególności w finałach Euro 2016. Dla mnie był najlepszym polskim piłkarzem tych finałów. Obok Łukasza Fabiańskiego i Michała Pazdana, ale jednak Kubie przyznaje palmę pierwszeństwa za te finały. On jeszcze pomógł w eliminacjach mundialu, bo muszę ci powiedzieć, że zagrał we wszystkich 10 meczach. On harował jakby na Piszczka. Piszczu nam niesamowicie dużo dawał w ofensywie, ale jakby tą odpowiedzialność na tej stronie też zapewniał Kuba Błaszczykowski. Natomiast on już w tych eliminacjach mundialu nie napędzał akcji, już nie miał tej dynamiki, nie miał tej szybkości, nie miał tego waloru dryblingu, z którego wcześniej słynął, prawda? Tego wchodzenia w pole karne, strzelania, dogrywania, co dawało mu te niezwykłe liczby, czy w kontekście reprezentacji Polski, czy w kontekście występów w Borussii Dortmund. On już był takim pracusiem na rzecz Piszczka. Natomiast czas postępuje i jest coraz gorzej. I jest ten mundial, na który on jedzie i to jest wymiar już absolutnego dramatu z kolei, że w Moskwie zaczyna w pierwszym składzie, ale już w przerwie meczu z Senegalem musi być zmieniony, bo gdzieś tam dostał cios w trakcie pierwszej części spotkania. Wraca niby do zdrowia, ale jest ta symboliczna zmiana, do której nie dochodzi w meczu z Japonią. On stoi przy tej linii, trener Nawałka chciał mu dać ten występ, a ostatecznie no, Kuba nie wszedł na murawę, bo stosowaliśmy niski pressing. No właśnie, i w tym momencie jest pytanie, czy ty myślałeś, że skończy się kariera reprezentacyjna Kuby? A wiesz co, to nie jest łatwe pytanie, dlatego że wiesz, jestem zbyt daleko od reprezentacji polskiej. Tyle, co widzę w telewizji, co się dzieje, tyle, co mogę z prasy przeczytać, to po prostu trudno to ocenić. Natomiast wracając do tego, co przed chwilą powiedziałeś, że Kuba już nie był tym takim motorem. Można sobie zadać w tym momencie pytanie, czy nie był motorem dlatego, że brakowało na przykład siły, czy może dlatego, że takie były założenia taktyczne trenera. Także wiesz, tutaj można gdybać sobie w tym momencie. Być może obydwa fakty powodowały, że akurat tak to się wszystko ułożyło. Ja bym powiedział, wiesz co, chyba obydwa, tak jak mówisz, a dwa, wiesz co, to też jest wielkość piłkarza, że on pracował na wielkość drużyny i wielkość kolegi Piszczka, bo dla mnie z kolei, jakbym miał wymienić jednego z dwóch, trzech najlepszych piłkarzy eliminacji mundialu, to obok Roberta Lewandowskiego, który strzelił 16 bramek, to nie wiem, czy bym nie postawił Łukasza Piszczka, ale Piszczek mógł być wielki dzięki charówce, którą za niego w jakimś stopniu wykonywał Kuba Błaszczykowski, prawda? Że to wszystko się zazębiło właśnie, że ten Piszczek mógł błyszczeć w ofensywie, bo Kuba pracował na niego. Tu się zgadzam z tobą, aczkolwiek jest jedna rzecz odnośnie Łukasza Piszczka, skoro wiesz, wymieniłeś jego nazwisko. Jest to niestety taka sytuacja, że w związku z tym, że jest obrońcą, to jego się po prostu zawsze w jakiś sposób dołuje, że tak to nazwę, jak zrobi jakiś błąd i nie daj Boże padnie z tego bramka. Natomiast za mało słychać, czy bardzo rzadko słychać pochwały za tą robotę, którą on wykonuje. A uważam, że facet naprawdę zrobił olbrzymią karierę, nie tylko w Bundeslidze, ale w kadrze też. I uważam, że wielokrotnie jest no, niedocenianym zawodnikiem właśnie dlatego, że zlicza mu się te błędy, które zrobił, być może z powodu tych błędów padła bramka, czy mecz został przegrany. I tu szkoda po prostu, dlatego że Łukasz jednak naprawdę jest znakomitym piłkarzem i w tej chwili, no tak jak już sam chyba powiedziałeś na początku, przeżywa drugą, trzecią młodość. No jest po prostu rewelacyjny w tej chwili.
Jasne, wiesz, ja pamiętam mecze z tych eliminacji mundialu, w szczególności Bukareszt, 3-0 wygrana, tam dwie bramki lewego i Grosik szalejący na 1-0, ale dla mnie Piszczu był najlepszym piłkarzem tego meczu. Pamiętam mecz w Czarnogórze, gdzie mamy problem, żeby wygrać, Piszczu strzela zwycięską bramkę. Pamiętam mecz w Armenii, który później jest wygrany bardzo wysoko, ale kto daje asum do tego, żebyśmy otworzyli wynik? Piszczek szarżujący na skrzydle i dogrywający bramki. Także wiesz, ta rola wtedy Piszczka była widoczna. Oczywiście oni obaj nie są sobą na mundialu z Senegalem, prawda? Ani Piszczek, ani Błaszczykowski. To jest też dramat i ich osobisty pewnie i reprezentacji Polski, że tak ta historia gdzieś znajduje taki wymiar. Piszczek wyciąga konsekwencje. Mówi tak, pas jeśli chodzi o reprezentację. Kuba mówi... Nie, ja nie rezygnuję. Dopóki gram w piłkę, gram w reprezentacji, prawda? Jest powoływany regularnie jesienią, no ale już on praktycznie w sensie klubowym nie funkcjonuje w Niemczech, prawda? To co mówisz, on często nawet nie jest w kadrze meczowej Wolfsburga. No więc właśnie, to jest problem, że wiesz, zawodnik jak ryba wody potrzebuje po prostu praktyki gry, potrzebuje grać i jeszcze raz grać. I wtedy po prostu, wiesz, jest w formie. Natomiast jeżeli, wiesz, czy to z ławki rezerwowej, czy z trybuny, nagle wchodzisz to w kadrze na mecz i wiesz, i to są przeważnie mecze, które już w tej chwili o coś są, to już właściwie na dobrą sprawę nie ma meczów towarzyskich, prawda? Mhm. Także wiesz, no tu masz od razu presję. Do tego wszystkiego wiesz doskonale, jaka jest sytuacja w tej chwili na linii trener Kuba. W związku z tym to jest też być może rzecz, która no, powoduje, że presja na niego jest jeszcze większa. No niewątpliwie. Słuchajcie, ja tu mam biografię Kuby. Kto nie czytał, polecam. Naprawdę napisana z Małgorzatą Domagalik, dziennikarką, która... No ludzki wymiar przede wszystkim. Ja muszę ci powiedzieć, że ja, jeśli jestem rozczarowany, to tymi historiami gdzieś może nie z boiska, wokół boiska, prawda? Natomiast ten ludzki wymiar w tej książce jest niesamowicie opisany. I ta jego życiowa historia tego dramatu rodzinnego, to jest napisane mistrzowsko i to jest takie kilkadziesiąt stron, które po prostu wciska w fotel i to pokazuje, skąd Kuba przyszedł, w jakich okolicznościach rodził się no ten piłkarz, ale człowiek, prawda, bo to jest ta historia o człowieku niezwykła zupełnie i to chyba bardzo rzadko się zdarza, żeby książka o Polaku w Niemczech też została wydana, bo wiem, że ukazała się też w Niemczech. Tak, została przetłumaczona na język niemiecki i rzeczywiście muszę potwierdzić, że książka znakomicie się czytała, znakomite fakty i właśnie to, że Kuba po prostu się otworzył w tej książce, po prostu o pewnych rzeczach mówił no, absolutnie otwarcie i no to są wszystko właśnie cechy charakteru, które dla mnie na przykład no, odgrywają kolosalną rolę i po prostu cenię tego typu ludzi, którzy szczerze i otwarcie mówią i to jest to, co właśnie charakteryzuje Kubę, że jeżeli Kuba miał coś do powiedzenia, czy to komuś było wygodne, czy to komuś było niewygodne, to po prostu mówił i nie zakładał do tego wszystkiego białych rękawiczek, coś czego ja na przykład zupełnie, wiesz, nie toleruję, że wiesz, właśnie takie w białych rękawiczkach wypowiedzi, które niczego nie wnoszą, a są to po prostu, wiesz, wyuczone historie, które wiesz, na kursach tych, których menedżerów uczą, czy trenerów uczą, jak się mają wypowiadać, w związku z tym. Wiesz jak jest, bo jesteś... Tak, nie wiesz, to ja ci powiem, dlatego założyłem kanał Prawda Futbolu, żeby czasami normalnie porozmawiać o piłce, prawda, bo powiem ci, że często tych banałów w świecie futbolu jest niesamowicie dużo, tak, jest widowisko piłkarskie, ale my też chcemy poznać prawdę o tym widowisku, gdzieś pospierać się czasami, wyciągnąć jakieś wnioski, prawda, a często rzeczywiście piłkarze czy trenerzy, chociaż to też się zmienia, muszę ci powiedzieć, że mi absolutnie imponuje człowiek, z którym ty miałeś do czynienia no, praktycznie na co dzień, Jürgen Klopp, że on
On mówi jak jest, prawda? I to też jest czarujące. On nie tylko czaruje na boisku tym, co mówiłeś, tym spektaklem, który oferował czy w Mainz, czy w Dortmundzie, czy teraz oferuje w Liverpoolu, ale muszę ci powiedzieć, że każda jego prawie konferencja prasowa to jest jakieś zdanie, które dziennikarze od razu albo się śmieją, albo cytują, albo rzeczywiście pamiętają. Ja pod wrażeniem byłem każdego mojego spotkania z Jurgenem Kloppem. Tak, no i do tej pory, aczkolwiek minęło już kilka lat, jak jego już nie ma w Dortmundzie, to wiesz, jego duch tutaj cały czas jest i jego nazwisko jest stale powtarzane i wiesz, z łezką w oku wspomina się te czasy, które niestety już nie wrócą. Nawet w tej chwili, kiedy Dortmund całkiem przyzwoitą piłkę, przynajmniej na początku sezonu grał, w tej chwili już troszeczkę osłabło to, ale pomimo tego, wiesz, Klopp to był Klopp i to był po prostu, wiesz, entertainer, który potrafił, wiesz, robić spektakl, nie tylko na boisku, ale wiesz, każda właśnie jego konferencja prasowa, to było coś, co po prostu niestety już tutaj nie wróci. Słuchaj, w Bundeslidze, tak patrzę na liczby Kuby, w sezonie 2012-13, a więc w tym sezonie już nie mistrzowskim, ale tym, który przyniósł jeszcze finał Champions League, Kuba strzelił 11 bramek. Natomiast od tego czasu w Bundeslidze strzelił 5 goli. Od 2013 roku strzelił tylko 5 goli, czyli gdzieś przez chwilę też był oczywiście we Florencji pół roku, tam strzelił 2 bramki, czyli... Czyli łącznie w tym futbolu zawodowym, klubowym, ligowym, on przez ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sezonów strzelił 7 bramek. No. Pytanie jest konkretne jeszcze do ciebie na koniec. Jak ty się zapatrujesz na to, na tą chęć powrotu do Wisły Kraków? To chęć, którą sygnalizował Kuba wielokrotnie, były spotkania już w Chorzowie z Arkadiuszem Głowackim, Maciejem Stolarczykiem, a więc w trakcie październikowych meczów reprezentacji. Ja do ciebie zadzwoniłem, bo wczoraj ci mówiłem o tej notce w Kickerze, prawda, którą gdzieś tu mam sportretowaną, sfotografowaną, w której jest informacja, że Kuba Abschied von Błaszczykowski i jest umówiony z Wolfsburgiem na rozwiązanie kontraktu, że już w styczniu otrzyma pozwolenie na odejście bez sumy odstępnego. Z tego, co słyszałem od menedżerów działających na rynku, miałby otrzymać zamiast 6 pensji 3, co w jego przypadku no to są fantastyczny i tak bonus 1 000 000 euro, bo niektórzy szacują nawet, że Kuba Błaszczykowski w Wolfsburgu zarabia około 4 milionów euro rocznie. No i co? I do Wisły? Ktoś tutaj cytował na forum, na czacie, że Kamil Kosowski oferuje się, że jeśli Wisła miałaby dokończyć sezon, to on chce grać jeszcze w Wiśle. To może jeszcze Kuba Błaszczykowski i Kamil Kosowski zagrają w Wiśle. No za darmo, jak rozumiem, no bo takie są okoliczności dzisiaj. Niestety, takie są okoliczności wiślackie. Ja ci powiem jedną rzecz, taką małą właściwie anegdotkę. Jak Kuba przyszedł do Dortmundu w 2007 roku, no to był młodym chłopakiem, 21 lat, prawda, i nie znał języka, no ale był już taką postacią, która była dla prasy no, interesująca. I poprosił, rzecznik prasowy Dortmundu poprosił mnie na życzenie Kuby, żebym ja przetłumaczył, był tłumaczem jego wywiadu dla Bild Zeitung, czyli jakby nie było dla no, największej gazety w Niemczech, ogólnokrajowej, prawda? Więc oczywiście zgodziłem się, spotkaliśmy się tam w jakimś hotelu z tymi dziennikarzami Bilda i w trakcie tej całej rozmowy, w momencie, kiedy ja tłumaczyłem te wypowiedzi Kuby, Kuba sobie coś tam na karteczce cały czas tak wiesz, rysował, malował. I w którymś momencie ci dziennikarze zainteresowali się, co on tam tak maluje cały czas. No i on pokazał rysunek i nie zgadniesz, co było na tym rysunku. Na tym rysunku była gwiazda. I to zainteresowało dalej, co jaki to ma związek? On mówi, że to jest
ta biała gwiazda Wisły. I na koniec powiedział jeszcze do mnie już prywatnie. Kiedyś tam wrócę. Mhm. I to wiesz, w tej chwili można powiedzieć, że właściwie ten krąg się zamyka i pewnie tak to się skończy, że do tej Wisełki wróci. Mhm. Jasne, no to wiesz, to by było ciekawe. Ja muszę ci powiedzieć, że jego kontakt z Wisłą był regularny przez lata, bez względu na to rzeczywiście, kto był trenerem czy prezesem klubu, widać było, że ma ogromną sympatię do Wisły. Jeszcze niedawno, w 2018 roku, pożyczył, z tego co słyszałem, 2 miliony złotych w Wiśle na to, żeby gdzieś uregulowała zobowiązania finansowe związane z procesem chyba licencyjnym. To było takie wymagane zobowiązania finansowe i rzeczywiście wyłożył te pieniądze. Później przez ostatnie miesiące cały czas rozmawiał, więcej wam powiem, spotkał się w jednym z krakowskich hoteli z Van Lee bodaj, bo nawet na tyle był zdeterminowany, żeby rzeczywiście w tą Wisłę wkroczyć, nawet w tym układzie, który tam się jawił. No teraz ten układ to już jest zupełnie nie wiadomo, co tam się będzie działo w tej Wiśle, ale być może rzeczywiście byłoby to niezwykłe wkroczenie Kuby, paru innych doświadczonych piłkarzy, żeby wiosną jeszcze pomóc tej Wiśle. No na pewno byłaby to wielka, wielka sprawa, aczkolwiek trudno sobie wyobrazić, żeby Kuba, wiesz, w jakiś sposób jeszcze finansowo w to wszystko wchodził. Tym bardziej, że z tego co czytam, no to są to przedziwne historie, które się tam odbywają, a wydaje mi się, że 10 lat pobytu w Niemczech też pokazało Kubie, jak wygląda prawdziwy klub piłkarski, który jest prowadzony tak, jak powinien być prowadzony. Więc przyznam się szczerze, że obawiam się, że może dla przyjemności pogra, ale nic więcej. Jasne. Pawle, bardzo mi miło było, że gościłeś dzisiaj na antenie. Wiesz co, nie będę już dzisiaj drążył tematu Borussii Dortmund, ale wrócę do tego tematu. No bo chociaż na koniec cię spytam, to Dortmund wreszcie nie tyle postraszy, ile zdobędzie ten tytuł kosztem Bayernu? Obawiam się, że nie. No i mówi to człowiek z Dortmundu. No nie, to już naprawdę trzeba się obawiać o ten Dortmund wiosną. Obawiam się, że nie. Wolę być mile rozczarowany niż potem żałować tego, ale po prostu na razie to wszystko jeszcze poszło tak na entuzjazmie chyba, tak? Na entuzjazmie, ale już pod koniec tej rundy jesiennej było widać, że niestety styl gry wraca do tych najgorszych czasów Tuchela, czyli Tuchela i Guardioli, to znaczy Guardiola był dla Tuchela takim można powiedzieć bogiem i Tuchel się absolutnie na nim wzorował, czyli im więcej podań, tym lepiej, i w statystykach były to, że tam któryś z tych zawodników miał, nie wiem, 300 podań, no to był rewelacyjny zawodnik, tylko że to były podania albo w poprzek, albo do tyłu, więc nie przynosiły drużynie nic. Także tak jak mówię, niestety w tej chwili już pod koniec tej rundy jesiennej dało się zauważyć powrót do tego tysiąca podań. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że może przynajmniej postraszy Bayern. Bardzo bym chciał, bo sezon będzie przez to ciekawszy. Słuchaj, przed startem sezonu wracam do ciebie, porozmawiamy o Bundeslidze w takim razie przed startem po zimowej przerwie, czyli gdzieś w okolicach 18 mówiłeś mi wczoraj, tak? Bundesliga już 18. Także porozmawiamy sobie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze łączenie. Paweł Rybak z Dortmundu, o Dortmundzie, dziękuję. Ale przede wszystkim o Kubie Błaszczykowskim. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję dla ciebie i dla wszystkich internautów, którzy nas słuchali, również wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, Pawle. Pasjonat z Dortmundu był z nami. Dziękuję. Dobrej nocy. Dobranoc.
Słuchajcie, Paweł jest zawsze świetnie zorientowany. To jest człowiek, którym po prostu przyjemnie się rozmawia. Nie tylko o piłce, też o życiu. Ja takich łączeń na tym kanale będę przeprowadzał więcej, bo samemu czasami można coś powiedzieć, czasami można się pomądrzyć. Podajecie tutaj informację, w trakcie naszej rozmowy przeczytałem, że umowa unieważniona. Chwała Bogu, bo to w ogóle nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Tą umowę to nie tyle trzeba wrzucić do kosza czy spalić, ile oprawić w ramki jako wyraz głupoty, totalnej głupoty, która towarzyszy poczynaniom Wisły w ostatnich miesiącach czy tygodniach. Unieważnienie tej umowy to jest coś, co absolutnie było konieczne, natomiast mówię, nie palmy tej umowy, nie wyrzucajmy jej do kosza, oprawmy w ramki, powieśmy sobie na ścianie w Krakowie, w siedzibie klubu, jako przestrogę na wszelki czas, który nastąpi. Słuchajcie, co do Wisły Kraków, to ja wam muszę powiedzieć, że Wisła będzie nas zajmować na tym kanale. W piątek jest konferencja prasowa Towarzystwa Sportowego, które było właścicielem, przestało być właścicielem, rozumiem, na nowo jest właścicielem po tym, jak unieważniło umowę. Mam nadzieję, że zrobiło to skutecznie. Czy Mateusz Borek nadawałby się na prezesa Wisły? Na pewno miałby na to jakiś fajny pomysł. I sportowy, i finansowy, bo jak wiecie, jego wymiar, Matiego, to też jest pomysł bardzo wiarygodnego człowieka, który realizuje biznes bokserski. Tym ludziom, którzy prowadzili Wisłę Kraków, czy teraz z powrotem prowadzą, brakuje wiarygodności. To jest konieczne rozwiązanie tej sprawy, absolutne. Ja, puentując jeszcze, bo chcemy zobaczyć Jana Bednarka na tle Chelsea dzisiaj, Southampton, to powiem wam jedną rzecz. Powrót Kuby Błaszczykowskiego do polskiej ligi to by było absolutne wydarzenie dla tej ligi. Naprawdę. Wydarzenie przez magię nazwiska. To jest zawodnik, który naprawdę ma magiczne nazwisko w polskim futbolu, który w reprezentacji Polski zagrał 105 razy, strzelił 21 bramek i naprawdę, słuchajcie, nawet mając problemy, niewątpliwe problemy, jeśli chodzi o swoją sytuację klubową, to on potrafił jeszcze w trakcie jakby ostatnich kilku lat bardzo dużo znaczyć w reprezentacji Polski. Pytanie, czy jego fizyczność pozwalałaby mu dzisiaj być wiodącym piłkarzem choćby Wisły Kraków, prawda? To jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Słuchajcie, jeśli chodzi o zaufanie ze strony jego aktualnego trenera klubowego Bruno Labbadii, to ono było przy całym szacunku dla Kuby, do jego profesjonalizmu, bliskie zera, bo on w Bundeslidze zagrał 12 minut tylko. Natomiast zaufanie ze strony Jerzego Brzęczka było przeogromne, prawda? Bo Kuba Błaszczykowski na nie swojej pozycji praktycznie, na lewej stronie, żeby pomagać w szczególności Arkadiuszowi Recy. On zaczyna Ligę Narodów we Włoszech, gra w kolejnych meczach. Natomiast jak zobaczyłem jego dyspozycję na tle Czechów w Gdańsku, to ta dyspozycja plus to, co pokazywał już we wcześniejszych meczach, oczywiście ma ten przebłysk geniuszu, to uderzenie z Portugalią w Chorzowie. Natomiast jakbyśmy wybrali, może nawet nie wybrali, ale po prostu zrobili sklejkę wszystkich minut w reprezentacji Polski jesienią, Bolonia, Wrocław, Chorzów, Gdańsk, to wyszłoby na to, że Kuba jest pozbawiony już mocy i jest pozbawiony fizyczności, ale być może jego doświadczenie, wkomponowanie w fajne, w drużynę, jeśli Marcin Wasilewski może grać na określonym poziomie w Ekstraklasie, to dlaczego nie mógłby grać Kuba Błaszczykowski? To jest pytanie, które wam pozostawiam do odpowiedzi, do analizy, do dyskusji. Być może wrócę do tego pytania w piątek czy w sobotę w rozmowach z kolejnymi gośćmi, jeśli chodzi o kanał Prawda Futbolu. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Pasjonat dla pasjonatów. Kubi kariera jest na ostatniej prostej. Pytanie, co zrobić? Też chyba Kuby nie kusi wielki świat, prawda? On nie wysyła sygnałów, że mógłby Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty, Chiny, nie wiem, MSL, MLS. On raczej chciałby tu w Polsce zagrać. Powtarzam, moja puenta tego wydania. Byłoby to wydarzenie absolutne dla Ekstraklasy.
Jak się zgadzacie z tą moją puentą, zalajkujcie. Jak się nie zgadzacie, to też zalajkujcie, jeśli podoba wam się taka formuła prawdy futbolu, gdzie z dnia na dzień zajmujemy się tym, co najważniejsze. A co do umowy na ścianę, jako przykład głupoty i ostrzeżenia przed takimi poczynaniami. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Pasjonaci, żegnam was dzisiaj. Thank you.